Przez 4 ostatnie miesiące trwało postępowanie prokuratorskie w sprawie o pogryzienie przez 3 agresywne psy 41-letniej kobiety, mieszkanki Nowej Wsi. Dziś poznaliśmy treść aktu oskarżenia. Prokuratura oskarżyła Waldemara T. o to, że w dniu 13 stycznia 2015 roku w miejscowości Nowa Wieś, gmina Włocławek, działając nieumyślnie, poprzez niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu swoich psów, polegającym na nieutrzymywaniu ogrodzenia w należytym stanie, umożliwił 3 z nich opuszczenie terenu posesji i zaatakowanie Katarzyny K., w wyniku czego doznała ona obrażeń ciała, powodujących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, oraz nieumyślnie naraził jej 9-miesięczną córkę Maję na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To jest o przestępstwo z artykułu 156 paragraf 2 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 160 paragraf 3 kodeksu karnego. Czy ta tragedia sprawiła, że właściciele psów stali się czujniejsi, a mieszkańcy Włocławka i okolic mogą czuć się bezpieczniej? Wciąż występuje spory problem z właścicielami, opiekunami psów. Niestety nie stosują się do wskazań wynikających z jednej strony z przepisów prawa, a z drugiej strony z zasad ostrożności. Tutaj mieszkańcy bardzo często informują nas, dzwonią do dyżurnego Straży Miejskiej, prosząc o interwencję, ponieważ pies jest puszczany luzem bez kagańca, co stanowi zagrożenie. To nie jest tylko i wyłącznie naruszenie przepisów prawa, ale również istotne zagrożenie, realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób. Rzeczywiście w poprzednich miesiącach były sytuacje pogryzień, pokąsach, dlatego strażnicy miejscy podejmują i podejmować będą działania wobec właścicieli i opiekunów zwierząt, obligując ich do tego, żeby stosować się z jednej strony właśnie do tego, co jest nakazane, czyli do wyprowadzenia psa na uwięzi, ale również do zasad ostrożności. Warto dodać, że od stycznia Straż Miejska przyjęła 170 zgłoszeń mieszkańców o sytuacjach istnienia zagrożeń ze strony psów. W efekcie pouczono 197 osób, 51 ukarano mandatami, a 13 spraw skierowanych zostało do sądu.